To nie jest prawda, że każdy natychmiast olśniony, tak, ja jestem powołany, pójdę i będę kapłanem. On się bał takiego sformułowania i u mnie takiego czegoś nie było. Uważam, żeby to była jakaś przedziwna wizja. Ja nie miałem wizji. Ja wyrosłem w normalnej katolickiej rodzinie. Patrzyłem na rzeczywistość dnia codziennego oczyma, wydaje mi się, normalnego dziecka, aczkolwiek uwarunkowania wojenne pozostawiły na nas wszystkich ogromne ślady. Ale rodzice stworzyli klimat zaufania, otwartości, nie narzucania niczego. I przyglądało się różnym zjawiskom, wydarzeniom, różnym powołaniom w świecie, w którym się żyło. Mnie imponowali ludzie świeccy, którzy byli autentycznymi ludźmi przede wszystkim, którzy wierzyli, ale nie jakieś dewociarze znerwicowani, czy jacyś ludzie, jak czasem się mówi, no, przeegzaltowani, normalni, uczciwi ludzie w życiu codziennym, wierzący, modlący się, dającym świadectwo, gdzie mogłem być pewny, że jeżeli on mi coś powie, to słowa dotrzyma, jeżeli on mi coś przyobiecał, to na pewno to spełnia, jeżeli nie, to wytłumaczy, dlaczego nie. Byłem ministrantem, owszem. Służyłem do mszy świętej, modliłem się, tak jak moi rodzice, ale nie było to pierwszym marzeniem, że ja zostanę księdzem. Interesowały mnie rzeczy techniczne bardzo. I muszę szczerze powiedzieć, że w tej dziedzinie nie trzeba było wielkiej kwalifikacji, jakoś instynktownie człowiek wyczuwał, co tam w rowerze, w samochodzie, czy przy takim innym urządzeniu mechanicznym, czy na przykład elektryczności. W domu rodzinnym instalacja to ja rodzicom poprawiałem. Mówię po to, żeby powiedzieć, że to była jakaś taka naturalna skłonność. Nie wiem, skąd ona się zrodziła. Myślę, że stąd żeśmy i w szkole, i w gimnazjum tymi rzeczami wprost się interesowali, bo były to dziedziny, którymi nasi nauczyciele interesowali. Nawet pamiętam dokładnie pytania na egzaminie maturalnym z fizyki, jak zestawić pewien zestaw, żeby natężenie prądu się powiększyło i tak dalej. To było coś pięknego, tym się żyło. Sportem. W tym kontekście człowiek wzrastał, ale w pewnym momencie odezwał się jakiś głos, kiedy się próbowało to i tamto. Pan Bóg, jak chce kogoś prowadzić swoimi drogami, to nie wprost różnymi sposobami mu podpowiada przez znaki, że to nie twoja droga, że to nie tędy. Że i tak też było w moim życiu. Tak się oddałem tej Bożej opatrzności, żeby kierowała moimi drogami. Oczywiście w głębi tam istniała ta myśl, że muszę pamiętać o tym, że gdziekolwiek będę i kimkolwiek będę, mam być człowiekiem, który żyje według przykazań Bożych, który pamięta o tym, kto jest jego stwórcą, kto jest jego sędzią sprawiedliwym, ale te znaki, które jawiły się poprzez cały szereg zjawisk, o których tutaj szczegółowo trudno mówić, w pewnym momencie przyszła myśl dojrzała, że moja droga będzie chyba ta. Chyba. Bo nikt nie ma pewności. I wkroczyłem na tę drogę i coraz bardziej się chciałem upewnić, czy to. I okazało się, że Pan Bóg dawał mi takie znaki,
że to jest ta droga. I tak się szło dalej. Pamiętam jednego z wychowawców, który powiedział: człowieku, jak ty masz powołanie, które będziesz odkrywał i umacniał, to będą się cuda dziać i zostaniesz kapłanem. A jeżeli go nie masz, to choćby cię nie wiem kto wspomagał, to nie ma szans. To nawet gdybyś został, to będziesz nieszczęśliwym. Pamiętam te słowa i to było taką pewną przesłanką, która mnie umacniała i muszę szczerze powiedzieć, że każdy ma swoją drogę odkrywania powołania, a później jak nabierze pewności moralnej, nie powinien się cofać, bo jak się cofnie, to będzie nieszczęśliwy w życiu.